Hallo zusammen, liebe Leute, und aus Hamburg. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Hamburga. Heute jest Freitag, der 21. Januar. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten. Und los geht's! Jedziemy z naszymi wiadomościami z Niemiec. Fajnie, że jesteście na tym kanale. Zaczynamy Ukrainę-konflikt. US Prezydent Biden sorgt für irytacje. Konflikt na Ukrainie i prezydent Biden, który stał się powodem irytacji. O co chodzi? Chodzi o konferencję prasową w Białym Domu, gdzie pan Biden wypowiedział się w następujący sposób. Sposób, to znaczy on zasugerował, uwaga, że dass um, angedrohte Sanktionen der NATO von Ausmaß einen abhängen können. to znaczy powiedział, że sankcje, które mogą być nałożone przez NATO, będą zależały od tego, w jaki sposób Rosjanie zaatakują Ukrainę, jak tam maszerują. No i oczywiście wywołało to, jak się sobie możecie wyobrazić, falę negatywnych wypowiedzi na temat pana Bidena. Między innymi, słuchajcie, der Ukraiński prezydent Zelenski, der jetzt zu Besuch in Polen ist, had das auch sehr kritisiert, also diese Worte von Biden, m.in. pan Zieleński, który notabene jest właśnie też w Polsce, też skrytykował te słowa, powiedział coś m.in. takiego, że no nie ma większej lub mniejszej agresji przeciwko innemu państwu. Co się też zgadza, oczywiście. Timczasem, so weit sie, Rosja robi swoje. Russland kündigt Manöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer an. Also, wie ich wie schon wieder vermähle, da haben die Russen jetzt noch weitere Manöver. Das sind Manöver der Mariannarki Wojennej. Und Bundesministerin Baerbock traf sich gestern am Donnerstag mit Herrn Blinken. Auch die Vertreter Frankreichs und Großbritanniens waren vor Ort und haben natürlich auch Sanktionen dann in Aussicht gestellt. Aber, ist bei Baerbock, ich habe es mit Herrn Blinken. Um, I też tutaj przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii. Byli obecni, no i oczywiście wszyscy mówili o możliwych sankcjach w kierunku Rosji. Auch von der Leyen, warnt Putin i plant schon sankcjonen. Także pani von der Leyen ostrzega Putina i Unia Europejska podobno już planuje sankcje. A dzisiaj Herr Blinken trifft Lavrov in Genf. A dzisiaj odbędzie się spotkanie pana Lawrowa i pana Blinkena w Genewie. Tutaj zapraszam na krótki materiał. Tagesschau. Blinken zu krisengespräch mit Lavrov in Genf. Die Außenminister der USA und Russlands starten damit einen weiteren Versuch in der Ukraine Blinken in Berlin, um das weitere Vorgehen mit Frankreich, Großbritannien i Deutschland abzustimmen. Przy temacie sankcji na krótką chwilę pozostaniemy, ponieważ wszyscy grożą sankcjami Rosji. Też Pan Scholz, pan kanclerz, zapowiedział, że przedmiotem tych sankcji może też stać się Nord Stream 2. Natomiast jeżeli spojrzymy na politykę wewnętrzną i wypowiedzi polityków, Niemieckich dla gazet lokalnych, to wygląda to zupełnie inaczej. I tutaj można sobie postawić rzeczywiście pytanie, czy te sankcje, no, czy chcą po prostu niemieccy politycy tych sankcji rzeczywiście. Frau Schwesig, freue mich, dass sie fertiggestellt ist und Frau Schwesig verteidigt Nord Stream 2. Pani Manuela Schwesig, to jest pani premier kraju związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie, czyli tego kraju związkowego, gdzie ten. Gazociąg się kończy, mówi o tym, że cieszy się, że ten gazociąg powstał i broni Nord Stream 2. Szwedzic pleduje da na to, żeby Rosjanom krytyczny dialog und wirtschaftlichen zu i wirtualny austausch Pani Szwedzic mówi o tym, że tutaj trzeba postawić cały czas na krytyczny dialog z Rosją, ale też na gospodarczą wymianę. Także hmm, tak, Niemcy po prostu są gdzieś pomiędzy. Tak? Nie, do końca, nie do końca chyba wszyscy wiedzą, w którą stronę chcą pójść. A już na pewno nie komunikują tego rzeczywiście otwarcie opinii publicznej. Ok, weitere nachrzestnienia. Zuzahlungen für Fliege in Heim steigen dość. Tutaj kwoty za pobyty w domach opieki znowuż bardzo mocno rosną w Niemczech. Die regionalne unterschiede są groß. Manci są mniej 2500 euro fällig. I mamy tutaj oczywiście różnice, jeżeli chodzi o różne regiony w Niemczech, ale w niektórych z tych regionów niemieckich musimy zapłacić nawet 2500 euro miesięcznie. miesięcznie za pobyt y po prostu w domu opieki. Teraz uwaga, to jest kwota, która jest naprawdę e, ogromna, porównując ją e, z rentami, e, i to jest naprawdę luksusowy artykuł. Słuchajcie, jedyny, piąty, alt jest 500 euro. Mamy co piątą rentę w Niemczech poniżej 500 euro, dokładnie 19,8%, czyli 19,8%. I rundy i hälfte der Renten lag bei unter 2, unter 1000 euro w 2020, a około połowa rent w roku 2020 to było poniżej 1000 euro. I to porównując właśnie z e, kwotą pobytu w domu opieki. E, to widzicie, że nie każdy rzeczywiście może sobie na to pozwolić. Weitere Nachrichten. EU Parlament fordert besseren Schutz von Tieren bei Transporten. Unia Europejska chce lepszej ochrony zwierząt e, podczas transportu. Rusland wil Kryptowierungen verbieten. Rosjanie chcą zabronić... E, Walut Krypto, tak? und jetzt hier schreibt oder fragt die Bildzeitung düstere Bitcoin-Prognose für 2022, folgt dem Hype der Krypto-Winter. Und oczywiście, Bildzeitung, aber also auch andere andere media Medien spekulują na ten temat, jak to dalej z tymi walutami Krypto będzie, czy jeszcze będzie się opłacało je kupować, czy będą rosły, czy raczej spadały. I GMTal krytyziert Minfiobetriebs Wal bei Tesla w Tesli ma być wybrana Rada Zakładowa, tutaj związek zawodowy IG Metall krytykuje to, że za szybko ta rada zakładowa ma być wybrana i nie wszyscy będą mogli po prostu w tych wyborach wziąć udział. Und Wohnmobil herstellen mehr den rekord Verkäufe im Jahr 2021, a w roku 2021 już chyba drugi rok z rzędu znowu rekordowa liczba samochodów kempingów nie, się sprzedała. Po prostu ludzie nie mają gdzie jeździć, to biorą swój samochód i sobie jeżdżą po okolicy albo robią wycieczki na własną rękę. Israel kauft deutsche u für 3 miliardy euro. Słuchajcie, Niemcy sprzedają Izraelowi e, u trzy 3 u które będą. Produkowane dopiero, ThyssenKrupp się tym zajmie i będzie i kwota tej całej operacji to 3 miliardy euro. Tak się robi. Interesy prawdziwe. Ok, słuchajcie. Zöder. macht nicht viel wind für Habeck. Pan Habeck odwiedził pana Zödera. Tak, pan Zöder, Bayern. Tam jest, tam jest premierem. No i teraz pan Habeck, minister gospodarki go odwiedził, ale też minister ochrony środowiska, czy minister klimatu, sorry, ponieważ pan Habeck chce rozbudowywać też elektrownię wiatrowej. Teraz szuka miejsc na te elektrownie. ale pan Zuder oczywiście tutaj mu nie zrobił zbyt wiele nadziei i jak piszą tutaj media, machniś nicht wind für Habeck, czyli nie za dużo wiatru mu stworzył. No, będzie ciężko, będzie ciężko, bo niestety Niestety albo stety, nie wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. Społeczeństwo niemieckie nie wszędzie widzi właśnie te wiatraki i nie wszędzie chcą, aby były budowane. Gut. Schiffe wird szyfe länger. Znowu już mamy problemy tutaj z dostawami, z łańcuchami dostaw, coraz więcej mamy e, korków, że tak powiem, w, w portach, coraz więcej statków czeka i oczywiście związane jest to z opóźnieniami. Und Österreich beschließt Corona-Impflich ab 18 Jahren. Ausnahmen gibt es nur wenige, słuchajcie. A w Austrii mamy już obowiązek szczepienia się dla wszystkich, są tylko. O, Dla od 18. roku życia. Nieliczne sind, sind wyjątki możliwe. Und der Bundestag diskutiert in der kommenden Woche erstmals über mögliche Impfpflicht in einer eigenen Debatte. A w przyszłym tygodniu w niemieckigen Bundestagu odbędzie się oczywiście też debata na temat możliwego wprowadzenia obowiązku szczepienia w Niemczech. Gut. Gut, dann haben wir noch Zoff um genesenen Status in geheimer Schalter. Bundesländer sauer auf Lauterbach. Bürger haben über Nacht ihre Rechte verloren. Und tutaj też Kraje Związkowe o tym, że pan Bach niezbyt dobrze postąpił tutaj, zmieniając jakby bardzo szybko prawo. Chodzi o skrócenie tego czasu, kiedy mm, uchodzi się za osobę ozdrowiałą, z 6 do 3 miesięcy. Po prostu duża liczba osób w Niemczech straciła stra status ozdrowieńca, jakby przez jedną noc, i to też nie jest dobre, jak piszą kraje związkowe i trochę krytykują pana Lauterbacha. Ok, unieskłonęliśmy płonę, jeszcze spojrzymy w kierunku Polski, słuchajcie. Spiegel schreibt Polen soll 69 Millionen Euro an EU zahlen to the Spiegel podnosimy temat o którym mówiliśmy wczoraj ma zapłacić Polska 69 Millionen äh, euro do Unii Europejskiej äh, ja sollte das Land binnen einer Frist nicht zahlen kann die EU handeln tam Unia Europejska powiedziała, że jest jakiś e, limit czasowy, w którym Polska się musi zmieścić, jeżeli nie, to Unia, Unia będzie działała. Wczoraj powiedzieliśmy, że po prostu Unia chce zakręcić w ogóle kurek dla Polski z e, innymi dopłatami i tak dalej. Gut, und dann Tagesschau, dicke Luft in Polen z Städten, a Tagesschau pisze o e, powietrzu, o słabym powietrzu w e, polskich miastach von 50 EU-Staaten mit den stärksten Luftverschmutzung liegen 33 in Polen. Tutaj Tagesschau mówi o tym, że spędzi 50 miast Unii Europejskiej z najgorszym powietrzem, aż 33 właśnie te miasta leżą w Polsce, także tutaj selbst in Kurorten ist die Luft zum Schneiden i jakie podsumowanie, że także w Kurortach po prostu ta powietrze w Polsce jest jakby do pocięcia, jest tak tak gęste powietrze, że można ciąć je nożem, also luft zum Schneiden, czyli bardzo zanieczyszczone. Ok, ja mam nadzieję, że wy weekend spędzicie gdzieś, gdzie to powietrze będzie dobre, also da könnt ihr tief durchatmen i tam, gdzie możecie naprawdę sobie pooddychać. Das wünsche ich euch am Wochenende, tego właśnie wam życzę w weekend. Ich wünsche euch guten Start in das Wochenende. Viele liebe Grüße von mir und habt jetzt auch noch einen schönen Freitag. Beste Grüße. Tschüss.